Niezatapialni. Witam w 66. odcinku podcastu Niezatapialni, ostatnim odcinku przed wielką wakacyjną przerwą, która potrwa dokładnie 0 tygodni. Nagrywamy trochę wcześniej odcinek, żebyśmy mogli się znowu zebrać w składzie pełnym trzyosobowym i nagrywać dla was będą Tomek Strągowski, Iga Smoleńska i Dominik Gąska. Nagrywamy w sobotę, który jest dzisiaj? 19 września 2015 roku, więc jeżeli coś się wydarzyło, albo wydarzy właściwie w ciągu najbliższych 2-3 dni i my o tym nie porozmawiamy w wtorkowym odcinku, to wiecie dlaczego, bo ja wyjeżdżam na tydzień. I nagrywamy w tym momencie, chcielibyśmy podziękować naszemu sponsorowi Mateuszowi Skutnikowi. Tak jest. Na którego mikrofonie nagrywamy, ponieważ nasz został wchłonięty przez korporację, do której należał. Niestety, można się było tego spodziewać. Mikrofon został nam odebrany. Jego prawowity właściciel zgłosił się i powiedział oddawać, a my jako dzielni, walczący, młodzi ludzie, walczący o swoje i gotowi stać na wejść na barykady zapytaliśmy podcast. Z pudełkiem czy bez? Z pudełkiem czy bez, dokładnie. I oddaliśmy. W dzisiejszym odcinku rozmawiać będziemy o tym, że id Software zaoferowało się, żeby pomóc Falloutem 4, żeby był bardziej jak strzelanka. I czy nam się podoba, co o tym sądzi Iga. Iga jest wielką fanem strzelanek i id Software i Fallouta, więc powinna być zadowolona. O tym, że Konami powiedziało, że ostatecznie kończy z produkcją gier AAA poza grami piłkarskimi. Oraz o dacie premiery The Witness. Tomek napisał, że kolejna data, moim zdaniem to jest pierwsza data premiery. Tak czy inaczej jest data premiery. Wspomnijmy również o grach, w które gramy, graliśmy, grać będziemy, grać zamierzamy i o wielu innych rzeczach. Wiemy już, o czym rozmawiamy, więc możemy zaczynać. O co chodzi z tym id Software, Tomku? Co to za sprawa jest? Naświetl mi ją. Chodzi o to, że Bethesda zdała sobie sprawę, że posiadają taką firmę, która jest całkiem znana i która jest znana przede wszystkim z tego, że robi shootery. Tak. To nie jest w ogóle tak, że Bethesda jest ZeniMaxu i ZeniMax też kupił software. Jedni siebie nie mają, tylko... No może tak, może masz rację, że tam jakby dokładnie struktura wewnątrz jest trudniejsza, ale w każdym razie jak oglądałem ten filmik, to polegało tam, kolesie siedzieli, znaczy opowiadali taką anegdotkę, że siedzieliśmy i rozmyśleliśmy o tym, jak uatrakcyjnić Fallouta 4. Chcieliśmy się skupić na tym, żeby się lepiej strzelało. I wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że pracujemy w tej samej firmie, co ludzie z id Software, więc podjęliśmy telefon, zadzwoniliśmy do id Software i zapytaliśmy się, co zrobić. No i skończyło się to tym, jeżeli wierzyć tym panom z Bethesdy, że id Software będzie po prostu im pomagało robić moduł FPS-owo-strzelankowy. Okay. Co może moim zdaniem jest na tyle interesującym tematem, żeby się tym popodniecać trochę. Według mnie, mi też się podoba, generalnie jestem za, tak. Ja się z tego bardzo cieszę, bo nie wiem, czy pamiętacie, w Falloutie 3 i w New Vegas były takie bardzo dziwne rzeczy, że stojąc 2 metry przed kimś, tak, celując w niego i nie wchodząc w VATS, tylko po prostu w niego celując, mogłeś w niego nie trafić, tak, znaczy co nie miało totalnie sensu. Generalnie VATS był, tak, dokładnie, VATS był super systemem, naprawdę, tak. I on będzie z tego, co mi tak, wiadomo, będzie cały czas, ale poza VATS-em to faktycznie nie dało grać. Nie, to było zupełnie bez sensu pokazanie, to jest niby FPS, ale tak naprawdę totalnie, to nie jest FPS. Tak, totalnie się nie dało. Także... No dobra, ale bo ja się zgadzam z wami i w ogóle sam czekam bardzo na RPGa, który będzie fajnie oddawał z jednej strony skille, a z drugiej, znaczy tak, skille takie numerkowe, a z drugiej strony twojego skille jako gracza. Ale jak to rozwiązać? No na przykład, jak rozwiązać niskiego skilla numerkowego strzelania, skoro ktoś dobrze strzela po prostu? Duży recoil rate na przykład, że celujesz, ale odlatuje ci cały czas... Tak, też w Deuseksie tak było, że jak miałeś niższego skilla, to ci tak po prostu celownik pływał. No tak też jest, mało akurat w Borderlands też strzelasz, ale pociski po prostu przelatują. No dobra, ale też to nie będzie to równie irytujące właśnie jak w Falloutie 3, gdzie po prostu... No będzie cię jakby oszukiwał, nie będzie jakby oszukiwał twojej umiejętności systemu. Dobrze, ale to jest w jakiś sposób, no to nie jest oszukanie umiejętności. Masz typa, którego trzęsą się ręce tak naprawdę. Tak samo w Last of Us się to fajnie sprawdzało. Tak, a problem z Falloutem 3 i New Vegas polegał na tym, że ty stałeś i ty widziałeś, że celujesz tym miniganem w tego mutanta, który ci zajmuje cały monitor, a w niego nie trafiasz. I to tutaj się taki dysonans poznawczy pojawił, że to jak nie trafiam. No, ale... Mi się wydaje, że to będzie dobrze rekompensowane przez fakt, że w Falloutie jednak masz... ta amunicja nie jest taka jak we FPS-ach, nie? Nie podchodzisz do typa i po prostu nie wchodzisz tam na jego ciało i nie zbierasz 4 magazynków i idziesz dalej, tylko zbierasz tę amunicję skądś tam. Więc musisz i tak jakby żonglować VATS-em i tym systemem normalnie akcji, no bo inaczej to nie będzie miało sensu, no bo będziesz cały czas tracił amunicję, jeżeli masz małą percepcję. Wydaje mi się, że tak to powinno działać, być może to rzeczywiście będzie działało zupełnie bez sensu i na opak, nie?
Zobaczymy. Ja bym nawet był otwarty na strzelaninę w świecie Fallouta 4. Mm-hmm. Żeby zignorować jakby skille strzelankowe. No to by bardziej pasowało do, w ogóle do FPP i do FPS-a, które oni proponują. Ten system Falloutowy się bardzo sprawdzał, jeżeli chodzi o no, te izometryczne gry, no bo tam wszystko było symboliczne, tak? To, że ty do kogoś celujesz i widzisz, że ta twoja postać ma wycelowany w jego stronę pistolet, a nie trafia, to dało się no samym opisem, tak? Że strzelając, spotykasz się i nie trafiasz. I jesteś z tym okej, okay, chociaż ten typ się nie potknął, dobra, kumasz to. No a gorzej jest to jakby uzmysłowić graczowi, który widzi, co się dzieje, nie? Fajne, to jest w ogóle fajny pomysł, Iga, żeby właśnie, znaczy Tomek, przepraszam, to był twój pomysł. Żeby kompletnie, żeby zachować RPGa, nie mówię, żeby kompletnie zrezygnować z RPGa, ale jakoś inaczej to rozwiązać. Czy w wytrzymałość, czy w jakieś, no nie wiem, no to ich jakby głowa w tym, żeby to wymyślić, no bo to coś czas właśnie Fallout 3 i New Vegas miały taki trochę problem, że to były gry, które były niby robione jak nowoczesne gry, a mechanizmy miały wzięte ze starych gier, z lat 90. Tutaj było widać olbrzymią dysproporcję, jeżeli chodzi taki kontrast między Falloutami a Elder Scrollsami. W Elder Scrollsach od początku właśnie Elder Scrollsy były od początku projektowane jako takie gry nowoczesne, że tam te skille, których używasz, się rozwijają, że masz ten taki bezpośredni wpływ, że machasz mieczem, to trafiasz i tak dalej. A w Falloutach tego nie ma i być może oni wpadną na jakiś fajny pomysł, żeby owszem, tacy może bardziej hardkorowi gracze będą się na to zrzymać, ale mi się wydaje, że Bethesda sobie doskonale zdaje sprawę z tego, że Fallout to już nie jest marka dla hardkorowych graczy i że sukces Fallouta 3 przede wszystkim, olbrzymi sukces, kolosalny sukces, to nie jest sukces, który ta firma zawdzięcza hardkorowcom, którzy grali w Fallouta 1 i 2 w latach 90. i ona im nie jest nic winna. Znaczy, ja nie mówię, że to jest słuszne rozmowanie, ale oni tak z całą pewnością zdają sobie z tego sprawę i właściwie, nie mówię, że to jest słuszne, ale właściwie tak, mogę powiedzieć, że to właściwie jest słuszne rozmowanie. Ci gracze, którzy szukają tych RPGów tradycyjnych od góry, też mają w dzisiejszych czasach w czym przebierać, mają w czym wybierać, także oni nie powinni tam mieć powodów do jakiegoś wielkiego narzekania, a być może to właśnie czas, jesteśmy gotowi na to, żeby Fallout był nowoczesnym, fajnym projektem, żeby ktoś pokazał, a jeżeli ktoś ma nam pokazać, to kurna Bethesda. Zresztą no jest jeszcze taka kwestia, że Bethesda sobie troszeczkę nie radzi z tym, co zaproponowało Black Isle kiedyś. I dobrze by było, jak oni by po prostu wyszli z tego i stwierdzili, dobra, swojego. Nie dajemy z tym rady i to jest coś od nas i to może będzie lepsze. Ja na Fallout 4, no, ja się hype'uję i czekam. Więc... Jednak już. No już mówiłam od razu, jak tam jak zapowiadali, że jak tego nie spieprzą dialogami, to będę bardzo szczęśliwa. No ale wygląda na to, że będzie fan. Z tego przynajmniej, tylko że z drugiej strony, ja nie wiem, czy pamiętacie, jak się strzelało w New Vegas i Fallout 3, jak trzeba było tam ostro rozkminiać, czy rzeczywiście teraz już chce strzelić, czy być może tak. Na przykład ten. No i teraz masz ten filmik, gdzie jest pokazane, jak oni strzelają, oni tam prostu stoją na łuskach chyba w pewnym momencie, tyle tam strzelają i takie jest dla mnie to... Okej, okay, tam spoko. Przy okazji ten system Fallout 3 był zajebiście słabo zrobiony pod względem tego, że no te action pointy są ci też potrzebne do ruchu jakby. A w momencie, to już w tym momencie w ogóle on traci sens, ten VAT. Jak ty nie tylko strzelasz i to nie tylko jest taki fajny zielony celownik, to nie jest tylko jeszcze chcesz się przemieścić gdzieś albo coś, no to... No nie. No action points tak zawsze, nie? Więc ja nie no, wiem. Nie, no właśnie nie zawsze, no bo tak jak mówisz, że w tym starym systemie takim izometrycznym, symbolicznym, to te action pointy miały sens, nie? No tak, no właśnie o to mi chodzi, no. Że jakby wciśnięcie tego systemu, który oni chcieli właśnie wyciągnąć żywcem z tamtej gry, żeby pokazać, że to ma jeszcze ze sobą tam jakikolwiek sens łączyć. I oni wzięli no coś, przeżytek, który był stworzony na potrzeby tamtego, co wyglądało tak, jak wyglądało i wsadzenie tego w FPS-a tak naprawdę. FPS-a z elementami RPG, tak już zupełnie stuprocentowo naprawdę, no to nie działało, więc ja jestem ciekawa czegokolwiek innego, ale właśnie, innego rozwiązania. Tak, właśnie to by było fajne, gdyby zrobili prawdziwego, nie być nie może udawanego, powinni, tylko prawdziwego być może FPS-a powinni, z elementami RPG. Powinni w ogóle zrezygnować z VAT-a. Ale ten VAT jest bardzo ważny. Ja wiem, no, że jest bardzo ważny. On jest bardzo ważny, ale to o czym ty mówisz, Tomek, żeby to miało sens, no to trzeba, jak się mówi A, to trzeba powiedzieć B i wtedy trzeba w ogóle zrezygnować z tego VAT-a. Może VAT byłby wtedy jakimś na przykład fajnym takim perkiem, co nie? Że możesz sobie kupić VAT i że wtedy masz na przykład, wiesz, możesz nacisnąć tą spację i masz celowanie, co nie? Zatrzymuje się akcję i możesz sobie przycelować. Ale tylko tyle. A nie żeby był jakąś jakby całą podstawą akcji. No. No bo to zabija zupełnie FPS-a, w Falloutie 3 przynajmniej zabijało, no. To polegało na tym, że się włączało się VAT-a, celowało się, później się wyłączało VAT-a, czekało aż ci action pointy wrócą i się wtedy uciekało albo nie wiem, albo się chowało gdzieś i później no takie... Ale może uda mi się taki kompromis zrobić, żeby to normalne strzelanie... No bo w Falloutie 3 i New Vegas było tak, że tak jak mówicie, że nie dało się grać bez VAT-a, tak jakby nie tyle, że nie dało się grać bez VAT-a, ale wręcz się polegało się w 100% na VAT-cie.
że a może uda mi się zrobić tak, że takie normalne, zwykłe, standardowe walki z jakimiś tam ścierwami na pustyni, takie random encountery, w ogóle nie bierzemy oczu tego walca. A z drugiej strony ten walc będzie ci dał przewagę w jakichś trudniejszych walkach, czy w jakichś walkach z bossami, czy w jakichś... Właśnie, to było najgorsze. To, ja sobie właśnie wracają do mnie te wszystkie moje traumatyczne wspomnienia. Jak cię atakowała jakaś mrówka, a ty już byłeś na tam 15 poziomie i ta mrówka była dla ciebie w ogóle jakimś pierdołą. Ale i tak, zanim nie włączyłeś wadza, to musiałeś w nią pakować 20 naboi. Mimo, tak, że jak włączyłeś wadza, to po dwóch strzałach ona leżała martwa, tak, co nie? Masakra. Nie, no jestem ciekawa, szczególnie tak jak Dominik powiedział, ja lubię id. A chociaż tam z tego idu to nie zostało cała masa ludzi, którzy tam kiedyś pracowali. Ale generalnie, no myślę, że oni wiedzą, co oni robią, jeżeli chodzi o shootery. Więc ja mam teraz... I zarówno Bethesda, jak i id są doświadczonymi deweloperami. I są na rynku, wiedzą, co robią generalnie. Więc może uda im się z tego zrobić coś dobrego, nie? Ja mam teraz trochę bifa na id. Czemu? Ponieważ próbowałem zagrać w Rage i to jest... I grałem, fakt, że nie grałem długo, więc być może ta gra się później otwiera i tam jest jakieś niesamowite, się zaczynają dziać rzeczy. Grałem z 2 godziny, ale to była chyba najsłabsza gra, w jaką grałem od bardzo dawna. To nie była gra, na której było... Kurde, szkoda, martwi mnie to, co mówisz. Z tej strony? Słucham? Martwi mnie to, co mówisz. No bo to nie był ten patent, że Rage to była ta gra, gdzie id praktycznie zostało tam po raz pierwszy w historii tej firmy zmuszone do robienia czegoś pod czyjś... A nie znam, wiesz co, jakby, nie znam do końca backgroundu tej jakby, historii, jakby, no ale ten... pamiętam, że oni to sprzedawali, znaczy tam reklamowali jako taką pierwszą, wiesz, pierwszy prawdziwy, kolejny prawdziwy wielki shooter id Software, co nie? No było coś takiego. Jak ja grałam w Rage'a, to ja miałam akurat ten problem z tym, no nie, ale tam był ten problem, że ta gra w pewnym momencie crashuje, tak ostro crashuje, po prostu sezon tak? Fail i pograłam tam do tego momentu, ja nie wiem, czy to było godzina. Ona jest przede wszystkim tak... Ona jest ładna. Ona jest tak pozbawiona pomysłów, że to jest aż smutne. Ale jest ładna, ja nie wiem, no to w tą godzinę coś tam, ja chciałam i nie mogłam. To ona się zaczyna tak, że że budzisz się w tym rozwalonym świecie, przyjeżdża, latuje ci jakiś koleś i mówi ci, uratowałem ci życie i zacznij wyrzynać ludzi, ty? A ty, no jedyne co możesz zrobić, to idziesz, zaczynasz wyrzynać ludzi. I moim zdaniem ona nie jest ładna, jakby on ma dobry silnik, co nie? Ale ten świat jest na maksa brzydki, ohydny i to nie dlatego, że on jest postapokaliptyczny, tylko dlatego, że tam nie ma nic pomysłowego w tym świecie. Tam no, chodzisz od wraku do wraku, od puszki do puszki, od rozwalonego domu do rozwalonego domu i tam nie ma jakby ani jeden element tego, nie buduje jakby oryginalnego świata przedstawionego. Wszystko to już miałeś gdzie indziej, co nie? I... No a z drugiej strony id to są silniki, nie? No tak, no, ale na przykład tak na porównanie, jak jest ten Mad Max nowy, co nie? To też jest postapokalipsa, też nuda i tak dalej, ale jednak masz tą jakąś gigantyczną... Wydaje mi się, że apokalipsa to jest w swojej głowie nuda. No jest, no moim zdaniem w ogóle taka postapokalipsa jakby nuklearna, gdzie masz świat jako pustynię i tak dalej, no to on jest nudny z założenia, co nie? No trochę jest. Bo jest zrównany z ziemią, masz pijak i ruiny, co nie? No ale właśnie na przykład Mad Max, z tego co oglądam, bo nie grałem, on wygląda ciekawie, bo ma jakieś takie własne elementy, w stylu te samochody dziwaczne, te burze piaskowe i tak dalej, no jakby widzisz, że tam jest jakiś taki pomysł jakiś twórczy, nie? A w Rage'u nic nie było takiego. Ja tam po prostu autentycznie zasypiałem przed telewizorem, nie? To mnie martwi bardzo. Shooterze, ja liczyłem na to, że to jest gra, którą kiedyś zagram, bo mi się bardzo podobały twarze postaci. Jak kiedyś Michał pokazywał, jak nagrywaliśmy kiedyś odcinek. To jest coś, na co mnie... No ogólnie tak gra aktorska, motion capture, tak jak zrobione są postacie, bardzo mi się podobało i stwierdziłem, że to może być fajne. Martwi mnie to, co mówisz. No ale cóż. Szczęście, na razie mi się gry do grania nie powinny skończyć w najbliższym czasie, więc... Ale ma zajebistą śrutówkę. Okay, to jest coś, zawsze to był to dobry, tak, w robieniu śrutówki. To jest bardzo ważny element każdego shootera FPS. I zastanawiam się, jeszcze powiedzą o tym otwarte 4. Nie wiem, czemu to w ogóle teraz... W ogóle to jest to, co ty powiedziałaś, Iga, że id to są ludzie od silników. To też swoją drogą jest coś, w czym w końcu mogliby pomóc Bethesdzie. Ale myślę, że Bethesda chce, żeby ktoś nie usłyszał pojęcia, ich silnik. Ich ja mam wrażenie, że ich silnik to jest jakieś w ogóle papieskie dzieło i relikwia. I tego, to jest nasze? Trochę tak. No ale tak, ja właśnie trochę nie rozumiem, dlaczego wy macie coś przeciwko tym silnikom. To jest fajny silnik. Znaczy, ja muszę to powiedzieć, że to jest charakterystyczny silnik. Żeby sposób on był ładny. No, dokładnie. Ja mam to przeciwko. Ja mam wrażenie, że oni sobie na nim stworzyli piękny świat, po czym ktoś stwierdził, ej, czegoś brakuje. I tak, ludzie. Weźmy tego tam typa, który właśnie przyszedł tam na praktyki, niech on zrobi ludzi. I potem są dobra, niech będzie, bo tak to mniej więcej generalnie wygląda. Tak. I to jest typ, który siedział tak długo w domu, że on nigdy nie widział na przykład, jak biega człowiek, nie? I pogadał z ludźmi z FIFA, bo oni też nigdy nie widzieli, jak biega człowiek, i stwierdził, okej, dobra, tam to, co oni powiedzieli, ma sens, ale ja wiem lepiej. Jo, i tam zrobili to wszystko, no i tam mniej więcej tak to wygląda. No, okej, nie jest to najładniejsze i wszystko, ale
Mi się wydaje, że jakbyś zabrał ten silnik Bethesdzie, to ten, na którym oni teraz, ja nie wiem, czy to, znaczy on jest pewnie usprawiany i wszystko, to z tej firmy zostaje, to jest ten ich, wiesz, ta wizytówka. Kumam. To są oni, to jest ich tożsamość. Tak, więc jak, to jest tak, jak napiszesz pracę, jesteś z niej super dumny i przyjdzie jakiś tam profesor i ci powie, no Dominiku, tutaj w tej pracy wszystko jest dobre, tylko tam dwa rozdziały musisz wybrać i ty tak siedzisz i ty tak, ja te dwa rozdziały, no, które zrobiłem. Całą resztę z Wiki przepisałem. Jo, te dwa moje rozdziały i zamiast to, wiesz, tam wrzucić, napisać jeszcze raz, to siedzisz, bo to jest twoje, ty to włożyłeś krew. Pot i łzy. No, no ja tak, to tak mniej więcej myślę, że będę znamy się w swoim silniku, nie? Znaczy, no, nie wiem, czy akurat oni tak do silnika, znaczy, czy silnik to jest coś, co mi się z nimi kojarzy, chociaż... No, no nie chyba wiem. Najbardziej ale charakterystyczny silnik. Wydaje mi się, że jak myślę o PTS-ie, to sobie myślę, że to jest tak najbardziej znana, duża firma, która naprawdę chce tworzyć piaskownicę, może poza Rockstarem. No właśnie, mi się wydaje, ja troszkę was pogodzę, bo ja chyba wiem, o co chodzi, idzę. Tylko, że to może wynikać z silnika. A przynajmniej rozumiem. Właśnie, mi się wydaje, że ich silnik bardzo determinuje sposób, tak, w jaki te gry są projektowane. Że to jest silnik, który oni stworzyli, no tak naprawdę to jest silnik od czasów Morrowinda, więc to jest ten Gamebryo, tak? Bo Daggerfall był na innym chyba. I to jest silnik, który bardzo jakby, oni tworząc ten silnik stworzyli ten żyjący świat, tak jak po ich niemu działa, to jak te questy po ich niemu działają, jak są rozmieszczone podziemia w świecie, jak są listy zadań potworzone. To wszystko bardzo determinuje to, jak te gry są konstruowane i wydaje mi się, że to, jakby to sprawia, że ten silnik jest, że gdyby go teraz użyć... A ten silnik, tam w ogóle on oprócz tego obrazu świata, on bardzo determinuje też w ogóle, ja nie wiem jak mam to powiedzieć, oddziaływanie wewnątrz świata, te dialogi, tak, gdzie... Dokładnie. Wyciągasz, tak, to, tam biegniesz do tego typa nagle, nawet to, widzisz nawet, kogoś to, przejść, nawet to taka, nawet to taka konstrukcja, że masz, że jakby, nawet ta konstrukcja taka, że ten silnik, że główny quest w tych grach to jest po prostu jeden z questów. No, to bardzo charakteryzuje gry Bethesdy, że u nich tak jakby ten główny wątek popularny, on jest zawsze po prostu jednym z questów, które są w grze i tylko tym. Ale ten silnik też jest przy okazji teraz, już po tym, kiedy te gry już tak wychodzą i się gra na przykład we wszystkie, tak? Nie tak jak ja gram głównie w Fallouty, ale Elder Scrolls nie są dla mnie ważne, że on się staje też przezroczysty w grach Bethesdy. Okej, nie stuprocentowo, ale wszystko jest już dla ciebie zrozumiałe. Jak oni by teraz wprowadzili nowy silnik, to no, najprawdopodobniej do serii jakiejś gry, w sensie do którejś gry w serii, no nie, to wiesz, też byś miał taki... By musieli go zaprojektować albo bardzo, bardzo podobnie, żeby ludzie to kumali, albo na tyle zupełnie inaczej, żeby znowu nauczyć ludzi, więc to ja jest ze Skyrimem na przykład miałem zupełnie inne doświadczenie. Dla mnie ten silnik był tam bardzo nieprzezroczysty. W Falloutie był przezroczysty, dlatego że ja właśnie może, tam był VAT i Special, ja, nie? Może przezroczysty to jest za dużo powiedziane, bo chodzi mi o to, że to jest coś, co rozumiesz. A w Skyrimie ja jakby na każdym kroku widziałem w Skyrimie ten silnik, nie? Na każdym roku, na każdym kroku widziałem, że muszę coś robić, że mi skilla, muszę, że jakby nie mogę do tego podejść, bo za mało tego robiłem wcześniej i nie mam tego skilla, nie poszedłem gdzieś tam w coś tam, nie? I wiesz, jakby to nie było tak, że o, fajny miecz dwuręczny znalazłem, teraz będę chodził z mieczem dwuręcznym. Nie, nie chuja, co nie? Zainwestowałeś na początku w zaklęcie w jednej ręce, miecz w drugiej, nieważne, jak mało to jest efektywne, że jesteś skazany już jakby do końca, a do takie granie. Więc... Nie, czekam bardzo mocno na Fallout 4, chciałabym bardzo mocno powiedzieć, co. Ja też trochę czekam, chociaż jak już powiedziałem, mam trochę problem z grami ostatnio. Właściwie z liczbą gier, które mam rozgrzebanych i rozpoczętych, bo od czasu Wiedźmina jakoś ciężko mi się odnaleźć znowu w świecie po Wiedźminie i tak jakby szukam tego co było w Wiedźminie. Depresja po Wiedźminie. Szukam, próbuję znaleźć to i... Dominik pokazuje, jak szuka, wykonuje z gest kopania. Rozpoczynam kolejne nowe gry i... Taką małą dygresję chciałem zrobić, bo chciałem wam koniecznie opowiedzieć, co miałem wczoraj w MGS-ie 5. Że biegałeś na koniu z rakietnicami, tak, i polowałeś na czołgi. Ale najlepsze było to, tak, dokładnie. Biegał na koniu. Ale najlepsze było to w tym wszystkim, że nie tyle, że ja tam byłem na koniu z rakietnicą i ścigałem czołgi, tylko to było coś takiego, że to była chyba coś raz czwarty podchodziłem do tej misji. I tam było... I nagle patrzę, dzikie czołgi i miałem... Nie, i tam były... I trzeba było po znalezieniu tam jakichś dokumentów w bazie, trzeba było zniszczyć dwa czołgi i ciężarówkę, w której był typ, który był jeden. I ja już wcześniej zacząłem strzelać w tej bazie. W ogóle taka się naprawdę spoko sprawdza jako strzelanina, naprawdę. Ona jest tak, że jak sobie włączysz ten tryb taki... Normalnie jak przycelujesz i naciśniesz prawy bumper, to masz przyłączyć się do trybu takiego FPS-owego, normalnie możesz się w nim poruszać, strzelać, celować. I zrobię taką strzelanie, że wyruszyłem wszystkich w tej bazie. I później się położyłem na górce z... A wiesz, to trochę trwało strzelanie. I położyłem się na górce z rzutem rakiet i zacząłem strzelać do czołgów. Tam puściłem jeszcze trzy rakiety i nawet innego nie rozwaliłem. Nie? I one już zaczęły tam... A nie, i one odjechały, nie? I to była inna, to było inne podejście.
W innym podejściu było tak, że... No. Przepraszam, wcześniej było tak, że właśnie się skradałem i wszystko zrobiłem ładnie i próbowałem z góry zniszczyć i to nie wyszło. Więc później już tak robiłem to szybko, wyrzucałem tą bazę i położyłem się przy drodze. Myślę sobie, że stara mądrość głosi, że czołgi mają słabszy pancerz z tyłu, więc położyłem się przy drodze i strzelę do nich z tyłu z rakiet. No ale też puściłem 2-3 rakiety, żadnego czołgu nie zniszczyłem. Tak, one chwilkę do mnie postrzelały, po czym ruszyły tam dalej i w ogóle odjeżdżałem już horyzont. A ja akurat w dupie z tym, więc zawołałem konia i po prostu totalnie napalę, zacząłem ścigać na koniu te czołgi z rakietnicą. Wiesz, mega to było fajne. A on się przestraszył, jak strzelałeś z rakietnicą, że tak stał? Nie. Jestem cool. Ja na koniu strzelałem z rakietnicy. No to się pan się przestraszył. Nie, no co ty, to jest skóra twardy koń. I wiesz, to był Solid Horse. Nie rozumiem, później sobie tu ciężarówkę, w ogóle ze dwa takie. Tak, D-Horse mnie nazywa. Przez dwa posterunki takie przebiegłem bez strzałej tam do mnie. Zbolała takie kurwa epicka akcja, a kończyłem ją i tak. I polowałeś że... końc do czołgi? No, tak, i w ogóle były dwa. Drugi czołg, miałem 8 rakiet łącznie. Ostatnią rakietę, jaką miałem, rozwaliłem ostatni czołg. I to było już przy samym wejściu do bazy, tam było pełno ludzików. I tuż po tym, jak rozumiem, są się burze piaskowa. Bo ci, że sprosuje burzę pieskową. I dzięki temu, być może gdyby nie ta burza pieskowa, też bym uciekł, ale dzięki temu, że była ta burza pieskowa, to bardzo łatwo uciekłem z terenu tej bazy. Naprawdę epickie to było, jakbyś w szeregowcu rejonie zaczął strzelać z pistoletu do tego czołgu na końcu. A ja usłyszałam w ogóle po ostatnim odcinku do mnie, skoro mówisz o MBS-ie, że nie trzeba było rozwalać 3 talerzy, co robiłeś, a rozwalać radio. Nie wiem, czy coś ci to mówi, czy nie. Nie wiem, no w obiektywach, w celach było, że trzeba 3 stacje. Ja słyszałam, że trzeba było rozwalić radio i słyszałam to i tak posiadłam. Nie, 3 stacje. No może inna misja była chyba. No, ale... A w każdym razie MGS pojawił się w naszej dyskusji, ponieważ ktoś w Konami w końcu powiedział... Nie przyjść to. Po co my się bawimy w te giereczki? Mimo, że ta gra się chyba sprzedaje nieźle, ale... Tak. I najnowsze plotki, chociaż to w sumie już nie są plotki, to już są takie raporty w ogóle mediów, które tam mają swoje źródła i tak dalej. New York Times. No, one mówią, że Konami rezygnuje z tworzenia gier wysokobudżetowych, że idzie w pachinko i... Plusz PESA. Chciałem to powiedzieć na końcu. Przepraszam. Ale musiałeś zaspoilerować tego. Ja też jestem w tej dyskusji. Prócz PES-a idzie i być może idzie nie w pachinko i gry nasze niskobudżetowe, takie komórki. Mobile z tego co mówię. Tak? A nie też przeglądarkowe? Bo może właśnie... też. No, no ale... i nie wiem jak stworzyć grupę dla... No to takie gierki śmieci, no. Giereczki. Gówniane giereczki. Być może nie tylko PES-a, chciałem tylko dodać, bo dzisiaj też przeczytałem, że oni mają również licencję Mistrzostw Europy 2016. Więc może coś zrobią na tą okazję, co nie będzie miało marki PES-a. Wątpię, no ale... 2016? A nie ma... Nie, no co? No to właśnie tak. Ja mogę zrobią PES-a 2016. Właśnie, ja mogę coś powiedzieć, co zrobiło Konami ostatnio. Ale na licencji Mistrzostw Europy, nie oficjalnie. Reddit jest zły. Reddit jest bardzo zły na Konami, co tam nie jest nowością, ale teraz już Konami to jest... EA jest super spoko. Patrzę, teraz ja jeszcze bym chciał zapewnić, wydaje mi się, bo nie kliknąłem w tego newsa, więc to będzie teraz takie niesprawdzone doniesienie, jeżeli tak wyrażę. Wydaje mi się, że odszedł właśnie od Konami człowiek, który robił silnik do MGS-a. Tak, ja to też przeczytałam, kliknęłam w tego newsa. No to tak. Odszedł, powiedział, że chcieli go wykorzystywać tylko i wyłącznie podobno do PES-a właśnie i stwierdził, że no fucking way i poszedł. Więc jest... nie wiem, kto jeszcze pracuje w Konami. To jest... po tym, jak stworzyłem MGS-a, jak poruszałem najważniejsze problemy tego świata. A to jest w ogóle, to jest nic mi się dziwne, dlatego że ja jeszcze tylko nawiążę, nie chcę tam już znowu, bo MGS już dużo u nas było, ale to jest gra, która jest niewątpliwie bardzo dużym osiągnięciem technicznym. Mhm. Takim i pod względem, i to nie tylko jeśli chodzi o silnik, ale również o projekt tej gry. Ona jest bardzo nauczycznie zaprojektowana, ona jest taka właśnie... W ogóle ja jestem mega zdziwiony tym, że ona jest zupełnie nie jest taka jak te stare MGS-y, takie wiesz, że tam idziesz pół godziny chodzenia, pół godziny filmika, pół godziny chodzenia, pół godziny filmika. Jest bardzo nowoczesna, bardzo systemowa, bardzo pomysłowa. I kurna, to, że Konami tego nie widzi, nie wiem, że oni... To jest aż no się musi coś bardzo dziwnego. To jest bardzo dziwnego, bo po tej grze w ogóle tego nie widać. Właśnie po tym, co się działo w Konami wcześniej i po tym, co się dzieje teraz, się mógłbyś spodziewać, że gra będzie jakimś wielkim MS, nie? Jakimś wielkim, nie wiem, co powiedzieć. Nie wypałem. Takim, że będzie widać, że będzie się rozłazić w szwach, że będzie widać, że oni się kłócili, że tam będzie jakieś nieporozumienie. Ona nie, ona jest tak dobrze zaprojektowana, widać, że ona jest taka ulizana, dokładnie. Tak. Taka widać, że kurna, że ktoś miał wizję, miał bardzo konkretną wizję i ta wizja jest bardzo drobiazgowo zrealizowana. To nie wygląda jak gra zrobiona w filmie, w którym się takie problemy działy.
Może to właśnie świadczy o tym, że Kojima miał tam bardzo dużo wolnej ręki i swoich ludzi, nie? A teraz, teraz jak to wszystko się tam porozpadało, to... No i niewątpliwie pieniędzy. To, no tak, no, tego mu nigdy jeszcze nie to dziwi, widać, że widać, że to jest gra, w którą... 80 milionów podobno. I to widać w niej. To naprawdę nie widać. I to w niej widać właśnie, to jest taka gra, w której to widać nie w, tylko w aktorach i w muzyce licencjonowanej, chociaż też. Ale to jest gra, w której to widać, bo widać... Dominiku, tak. Pytanie, które mnie absolutnie interesuje. Słuchajcie. Się. Kiefer Sutherland tak się sprawdza jako Snake. Weź, to jest trudne pytanie. Powiedział po na razie nie widzę, że jakby nie rozumiem na razie, co dała jego obecność w tej grze. Ale też być może dlatego, że może to się zmieni, że na razie mało było takich dramatycznych, popularnych momentów, żeby on miał co grać, nie? Także jak tam może coś się więcej zacznie działać, no to zauważę jego potrzeby. Na razie to wiesz, no, oni tylko gadają głównie w tej chwili o tym, co mają zrobić, jaką misję trzeba wykonać i co się wydarzyło w fabule i tak dalej. Tam nie ma nic dogrania. Musisz nagrywać dialogi swoją drogą. Jak siedzisz sam i musisz tylko swoje kwestie łowić i one są takie jeszcze wyrwane z kontekstu. Ale ja chciałam powiedzieć, to szybko się tutaj wetnę wam, bo zanim odejdziemy od tego Ale w każdym razie szybko, żeby konkretnie odpowiedzieć na to pytanie, to nie, na razie nie. Nie, na razie nie. No, mów, Iga. Bardzo mi się podoba, że na pytanie, jak sprawdza się, odpowiedział nie. No, okej. Okay. No dobrze, w każdym razie... Znaczy, no bo to jest Kiefer Sutherland, to nie jest tak, że ja powiem, że jest źle, nie? Że nie robi roboty. On robi roboty, nie? Tylko, że tylko znowu... Ale powiem ci, że z tego, co oglądałem filmiki, to też jestem po stronie, że się nie sprawdza. Mimo, że mam swoje wszystkie zastrzeżenia do MGS-a i nigdy nie pomyślałem, że w ogóle będzie to dla mnie ważne. To tak, że to nie jest Snake. Not my Snake. To jest Kiefer Sutherland dla mnie. No. To słychać, że to jest Kiefer Sutherland. Do tego ja lubię Kiefer Sutherlanda, a ewentualnie Jack Bauer. Więc tak, Iga. Iga, mów. Ja wiem, że to jest istotne. W każdym razie Konami zrobiło coś takiego teraz, że wydali PES 2013 na Steamie, na PC. I ta gra wyszła zarówno na PS3, na 360, na One i na PS4, tak, na 2016. I problem jest niestety taki, że oni na PC wydali port z PlayStation 3 i Xbox 360, reklamując to filmami i screenami z PlayStation 4. No. Dostali mnóstwo negatywnych, wiecie jak wyglądają te recenzje na Steamie, tam łapka w dół i tam opis, nie? Dostali po prostu mega dużo negatywnych recenzji, więc stwierdzili, że no taka trochę lipa, że wchodzisz na tą grę i widzisz te wszystkie negatywne recenzje, więc zrobili coś takiego, co się nazywa PS 2016 Bundle, w którym jest tylko ta gra, ale nie ma tam recenzji, bo to jest bundle. Jo, i teraz ludzie generalnie wyszukując to ci wpada pierwsze, więc wchodzisz to i kupujesz. I bardzo, bardzo niefajnie generalnie, że coś takiego zrobi. I ludzie zaczęli teraz wrzucać na YouTube porównania. Dziwne, że się Steam na coś takiego zgodził. Bo to jest obejście ich systemu jakby, co nie? No, nie po to się tworzy system może jest luka, nie? Recenzowania, no ale jestem prawie pewien, bo to też, no to jest trochę będę teraz spekulował, no ale że Steam ma jakby ręczną kontrolę nad tym, co sprzedaje, a co nie. Może że mogą ręcznie powiedzieć, nie, tego nie chcemy sprzedawać, koniec, kropka, nie musimy się tłumaczyć. Szczególnie tylko, że jeszcze nawet myślałam, czy ten bundle na przykład nie jest o dolara tańszy albo coś takiego, nie? Ale są dokładnie w tych samych cenach w ogóle. Ale ja bym chciał wam powiedzieć, że to, że oni się zdecydowali, że będą tworzyć dalej PES-a i to, że ten PES nowy, on zbiera zajebiste recenzje, nie wiem czy komuś... Oprócz na PC. No, aż tak się nie wgłębiałem jakby, no ale ogólnie jak przeglądałem te agregatory, wszystkie recenzje, to wszędzie było, że to jest super gra, że to jest w ogóle rewelacyjna piłka. I że to nie jest tak, że PES trochę ma teraz, że oni mają teraz taki plan, że PES wrócił do w ogóle do rywalizacji z FIFA taką na pełny etat. Że widzą w tym taki potencjał, że zamykają wszystkie marki, ale to zostawimy, bo to może jeszcze zrobić kupę kasy, co nie? I to było zajebiste. No bo to jest marka, która może zrobić kupę kasy. No taka, że... wydawało się, że już jest totalnie stłumszona przez FIFA, nie? Przez ostatnie lata. Ja tylko, że w ogóle Konami... I przy okazji zrobienie PSA to nie jest 80 milionów, nie? Nawet jeżeli to będzie gra, która będzie grać z najlepszymi, z FIFA i równowagę nawiązywać, to nie kosztuje 80 milionów dolarów. No. Jeśli tak zastanawiam, bo Konami jako ta firma bądź co bądź dalekowschodnia, a nie tutaj ten, i my sobie oceniamy ich, to co oni robią generalnie jako firma, tak, tam u siebie, ale oni są w zupełnie innej, po pierwsze, kultury zarządzania finansowej, takiej ekonomicznej, i po drugie to, że oni pakują na przykład wszystko w pachinko, nie? To taka beka jest teraz z tym, o mój Boże, pachinko, Pachinko to jest gigantyczny rynek w Japonii. Nie, no to tak, jest tak duży rynek, że ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że to co oni zarobią na tym nowym MGS-ie, może to być w ogóle procent tego, co mogło zarobić na rynku pachinko.
I jakby fakt tego, że oni tam też pisali, jakie tam są złe stosunki pracodawca-pracownik, albo w ogóle, że pracownicy tam mają tak strasznie przesrane, to też jest troszeczkę takie, jak wyglądają firmy często w Japonii. I tam w ogóle... No tak, może szefostwu... Może szefostwu Konami, które teraz, które już wiedziało, że chce w Pachingo kupę kasy włożyć, co nie? To jak przenosili tych wszystkich ludzi z MGS-a do wydziału Pachingo, to myśleli, ale im dam awans, ale będą szczęśliwi. Może właśnie to wiesz, a był taki sobie Kojima tam i był sobie, no ten typ właśnie tam od tego Kojima-san. Kojima-san. Tak. I pewnie jeszcze kilku mniejszych ludzi, którzy nie są tak medialni, ale też odeszli z nimi. I oni, mówisz, że Japonicy są niscy, tak? Nie, że mniejsze nazwiska mają niż Kojima. Mniejsze nazwiska mają. No dobra, no w każdym razie. I być może tam w ogóle oni dostawali te pieniądze i oni tak usiedli kiedyś, spojrzeli w liczby, tak? I stwierdzili, bo pewnie Konami robiło w ogóle pacynko bardzo, bardzo, bardzo wielu innych miejsc. Może być może tam, ja nie wiem tego, ale być może po prostu robią też maszyny pachinko, nie? I sobie spojrzeli na te liczby i stwierdzili, kurde, co się stało, jakieś 80 milionów tutaj mam, co to jest to 80 milionów? Nie, no dokładnie tak było. Kojima na końcu korytarza robi tam MGS-a 5 tam, od tam miliarda lat i tam o to. No i weszli, wchodzą i tam, the fuck, dude. No, a tam akurat nagrywają tą scenę, jak Quiet tańczy w deszczu. No, właśnie na tym, no na w Giant Bombie, tego teorię właśnie, że ktoś szedł i Jima robił coś dalej crazy. No, no i właśnie tak siedzą i tak jak, the fuck, no dude. No, to tam... 80 milionów, nie? Co robi ten typ, nie? A tam akurat reflektory wysiadły, żeby nakręcić tą scenę, palili po prostu banknoty. No, no, I oni usiedli i powiedzieli tam, ej Kojima, a gdybyś na przykład robił te gry, ale tam na przykład za 20 milionów. I Kojima usiadł i powiedział nie. Znaczy powiedział tam no. Nie, nie. Hi, to jest tak. No tam powiedział nie. On powiedział nie i chuj, powiedział i wyszedł, nie? No i tak mniej więcej może to wyglądało i tylko takie, no okej, no tam nie powiem, że Konami jest moją ulubioną firmą ostatnio. Też zrobili z Silent Hillem, co zrobili. Mm-hmm. To jest w ogóle też ta dziwna decyzja, ale to... Nie wiem, tam się musi dziać bardzo dziwne rzeczy, znaczy, się musi dziać w tym Konami. No, z naszej zachodniej wizji, perspektywy tego, tam się dzieje bardzo weird właśnie, shit. Moim zdaniem to nie jest weird shit. Moim zdaniem to jest smutny shit, ale to jest mega zrozumiały shit. Oni w 2010 roku wypuścili te Defenders coś tam, co nie? To taką głupiutką, malutką gierkę. I ona zarobiła dla nich gigantyczną shitload out money, co nie? Jak to się mówi na zachodzie. No i, jak się mówi i właśnie i w pewnym momencie... Właśnie ja jestem pewien, że w pewnym momencie było jakieś spotkanie ludzi od kasy i oni porównali, co nie? Ludzie od kasy. Naszą dywizję AAA, co tam mama? Tam taka czarna dziura, wiesz, z napisem Hideo Kojima, co nie, która pochłania pieniądze, co nie? Jego twarz 80 milionów. A pokażcie mi, co jeszcze mam poda tym. A tam są, wiesz, dywizja pachinko, dywizja gier gównianych, co nie? I tam po prostu gigantyczne pieniądze się zaczęły robić nagle. W ogóle otwierają to też, ja tam są jeszcze pieniądze i tak sorry, tak. I tak tam strzelają. No i ktoś mi się zadał po prostu proste pytanie, dlaczego wy w ogóle robicie te duże gry jeszcze, nie? No, ja, to jest ten artyzm, który dotyka biznes tutaj, nie? To po prostu bardzo trudno. A przy okazji, tak jak ty mówisz, że z tym pachinko, że my sobie nie wyobrażamy, jak to jest popularne, tak samo jest z tymi gównianymi grami, co nie? My, w ogóle, my interesując się grami wysokobudżetowymi, nie zdajemy sobie sprawy, jaka jest stopa zwrotu przy produkcjach takich jak Candy Crushers. Jeżeli to, jeżeli trafisz, co nie? Na to żyłe złoto, to jest po prostu biznes do końca życia dla setek tysięcy inwestorów, co nie? No, ale nawet jak nie trafisz, że to jest ten produkt, ten najlepszy produkt, ale trafisz jakiś produkt, który będzie, nie wiem, bardziej dostępny gdzieś w jakimś kraju, albo akurat wyjdzie podczas tam, no taki kurde Flappy Bird, no. No tam coś, co w ogóle masz posklejane z miliarda innych rzeczy i przecież ile to się tam, ściągało się tam w miliardach egzemplarzy, że ty to musiał w ogóle ściągnąć. Mhm. Ja, więc tam, no szkoda go i mam trochę nadzieję, że on jeszcze będzie robił giereczki, ale on pewnie będzie pisał teraz real drama, znaczy tam real crime drama, albo coś takiego. Nie Kojima? Wiem, no bo co, on o coś jeszcze na pewno będzie robił. To mi się nie wydaje, że to jest typ, który się wyczerpał, może w ten sposób. No też mi się nie wydaje. Ja jestem bardzo ciekawy, to już mówiłem kilka razy, mówiłem u nas na antenie, że jestem bardzo ciekawy, co Kojima zrobi, nie mogąc zrobić MGS-a. No ale wiesz, i to będzie moim zdaniem dla niego prawdziwy test, czy to jest człowiek, który ja jestem bardzo jakiś inny pomysł. Czy to jest one trick pony, no właśnie. Ja jestem bardzo ciekaw jego jednej gry też teraz po tym MGS-ie 5, Ja nigdy nie myślałem o Kojimie jako o twórcy gier. Mm. Ja myślałem o nim jakimś takim niesmienionym filmowcu, który ma jakieś swoje... On tworzy to fabuły, te historie w swojej głowie, a nie twórca gier. No, MGS 5 totalnie... Znaczy... Każe mi zupełnie inaczej spojrzeć na niego. Jeżeli to dzięki niemu gra taka, jaka jest, to jest człowiek, który zajebiście umie robić gry. Który potrafi również
naprawdę wizjonerskim designerem. Także... No to zrobił gra i go zwolnili, a tak jak robił tam grę, które uważałeś, że nie umie robić gier, to wszystko było. Znaczy nie, że nie lubię robić gier, tylko że no wydaje mi się, że przynajmniej w ostatnich latach, bo nie mówię o tam jedynce, dwójce i trójce, tylko tak czwórce. Właściwie to mówię o czwórce i piątce teraz, no. Właściwie tylko o czwórce, no. No może tak, no i nie po, wiem. I wstępie do piątki. No ale właśnie trójka, dwójka i trójka też były gry, które już tylko fabułą się broniły. A jeśli chodzi o rozgrywkę, no to były powtórki z jedynki. To były jedynki, jedynka była wizjonerska. Tak, no ma to w swoich czasach. Ale no, później, ale później dwójka, trójka, Splinter Cell szybko jest. Splinter Cell Thief. Ja, no Thief może mniej, no ale... Ale na przykład widzielibyście... Assassin's Creed, nie? Assassin's Creed w ogóle. To była rewolucja w skrankach. Okej, nie każdemu się to podoba, ale był jakiś inny kierunek, nie? No było. Bo to by mógł być typ, który na przykład teraz by stworzył, tylko ja właśnie nie wiem, czy zachodnią, czy wschodnią, ale na przykład serię komiksów. W sensie właśnie taki jako typ, który pisze scenariusze. On by mógł zrobić jakiś serial, albo mógł zrobić film, ale no w grach, czy on jeszcze wróci do gier? Znaczy, ja to też już mówiłem kilka razy, ja jestem pewien, że gdyby Hideo Kojima poszedł w kierunku tworzenia filmów, To by była gigantyczna porażka. To on by się po prostu skompromitował. Albo by został uznany za wielkiego tam artysta. Albo tak, albo by został jakimś takim Davidem Lynchem, nie? No, taki, o którym by krytycy tacy on mówili, że my po prostu tego nie rozumie. Nie, to jest super, to jest tak głębokie. Tam ten, kto pójdzie tego nie zrozumie, to on tam pacan i nie wiem w ogóle, co on robi. Jo, ale no, on mógłby mieć szansę coś takiego zrobić. Mi się w ogóle wydaje, że on by mógł... ja nie wiem, jak on jest odbierany na wschodzie, nie? Nie znam recenzji tam choć jego... Choć kiedy godzimy na wschodzie. Tak. Ale mam wrażenie, że on by też... Byłoby super, jakby zniosł się jak metakrytyki dla ludzi. No. I każdy z miałby recenzję. Każdy człowiek na świecie, nie? Poznawał nowego człowieka, nie? Pisał jego nazwisko metakrytyki. Nie walczył wtedy. Albo nową dziewczynę, nie? 65 metakrytyku. Nara. Ale tam grafika 10. Nie. Miodność 13. Nie. Jo, ale tak swoją drogą, bo ja nie wiem, czy on by sobie... Dużo niezadowolonych użytkowników, co nie wiem. Nie mam tam recenzji. Właśnie, bo jeszcze by było our score i user score, nie? Bo tam jeszcze user score. I tam jeszcze patrzę na ilość recenzji, to wow, nie. Jo, ale w każdym razie to mógł być typ, który mógł sobie przyjechać tam z tego dalekiego wschodu i zacząć tą karierę tutaj. No, jako ten outsider, znaczy, jako typ zupełnie w ogóle, wiesz, za barierą kulturą, bardzo który możliwe, zrobił że on... bardzo szalone firmy i wszyscy by na to poszli do kina. Bardzo możliwe, że on to jeszcze będzie robił, bo z tego co czytałem, to jego współpraca z Guillermo del Toro cały czas jest możliwa i spodziewana. Guillermo del Toro nadal utrzymuje z nim kontakt i oni nadal myślą o tym, żeby coś zrobić. Ja sobie tam, what you doing? Siedzę w wannie, czytam książkę, co masz na sobie. A nic, właśnie co tam scenariusz Pacific Rim 2, które też nie wiadomo, czy powstanie swoją drogą, Pacific Rim 2. Podobno po jedynce było mega, mega zajawka w wytwórni, żeby stworzyć dwójkę, ale chyba jak podliczyli chyba tak, ostatecznie jakby jak ten cykl zarabiania filmu dobiegł końca i zaczęli liczyć, ile to im wyniosło, to chyba stwierdzili, że jednak niekoniecznie. Czyli się... Kojima z Del Toro powinni dogadać. Tak. Jeżeli chodzi o ludzie, którzy przynoszą dużo wydają pieniędzy, a niezbyt dużo zarabiają. Oni mogli dla mnie zrobić ten film, który mógłby być Silent Hills. W sensie zrobić tak dziwny film, który mógłby być naprawdę spoko straszny. I bym mogła na to iść. To by się oczywiście nazywało tam... Hideo Kojima Presents, Guillermo del Toro, Silent Hills. Nie, właśnie nie Silent Hills, to by się nazywało tam na przykład Not Loud Mountains albo coś takiego. Tymczasem The Witness. Dominik tutaj twierdzi, że oni nie podawali jeszcze daty premiery. Mi się wydaje, że podawali, ale aczkolwiek rok, się mówi, wydaje, że 2015. No. To jest data. Nie róbmy tutaj Wiedźmina, znaczy... to jest data. Powiedzieli, że będzie w tym roku, nie ma w tym roku. No okej, no. Ale wcześniej jeszcze, ja wcześniej jeszcze miałem wrażenie, że oni bardzo wyraźnie sugerowali, że Witness wyjdzie z PlayStation 4. One miały że on być on robione, był, ona tak. była grą jakby premierową, nie? Tak jak tam to bardzo dużo... Start, tak, no właśnie. Więc no, to są dane jakby już dwie daty, które przełożyli. Tak, ale jakby zanim wyszło PlayStation 4, już ją przełożyli, że nie wyjdzie, więc to już dat. Ale no to nie jest jakby, to nie poprawia ich wizerunku, moim nie, zdaniem. Nie, nie poprawia totalnie. No, i ale... w końcu, no, ogłoszono kolejną datę, to jest styczeń 2016 roku. Pierwszy, na 01, to jest 01262016, tak sobie sprytnie zrobili. To, są, to jest 26 stycznia 2016. Okej. Okay.
To jest trochę cool, ja się ucieszyłam. I pisanie dat już w ogóle nie ma sensu, co nie? Nie, to jest amerykańskie pisanie. No właśnie nie, Najpierw miesiąc, potem... A najpierw miesiąc, a oni nie piszą o roku na początku? Nie. Rok, dzień, miesiąc? Nie, miesiąc, dzień, rok. Mhm. No dobra, okej, okay, no to niech będzie. Nadal nie ma to sensu. Nie ma totalnie. Ja nie wiem, po co oni tak to piszą. Ja z niej po prostu patrzę się w te daty ich i to mi, nic to mi nie... Tak, mówi. Właśnie. Bo ja się pytam, jaki to jest miesiąc, a ten, a jaki dzień? I to na przykład... ja nie potrafię tak myśleć. A druga rzecz, której ja nie rozumiem Amerykanów, to dlaczego trzymają się skali Fahrenheita? Która jest po prostu... Ona jest po prostu błędna, co nie? Ktoś ją policzył później po Fahrenheicie i się okazało, że Fahrenheit źle no to źle, on źle policzył stopnie. Nie, to jest skala Fahrenheit, to jest skala subiektywna. To jest skala, która w której te założenia są takie, że 0 to ma być taka temperatura, że jest bardzo zimno, a 100 to jest taka, że jest bardzo ciepło. No to jak mówię, ona nie ma... Ona nie ma naukowa, ona nie jest naukowa, ona jest taka... Dokładnie, no może źle ująłem to, nie, ale jakby no ona... To nie jest skala naukowa, co nie? Tak. Ale być może dla człowieka jest właśnie wygodniejsza, nie? Ja nie wiem, jak nas się Amerykanie pytają, jaka jest pogoda w Polsce, my na przykład mówimy, że jest tam 31 stopni w lato i Jezu, jak zimno i tak. No właśnie, moim zdaniem to w ogóle nie jest wygodne dla człowieka. Bo jakby, jak masz naszą skalę Celsjusza, to masz 30, to jest cholernie ciepło, minus 30 to jest cholernie zimno. I to się mniej więcej zgadza w odczuciu człowieka. A jak masz Fahrenheita, to 120 to jest cholernie ciepło, a jakieś... To jest cholernie ciepło. No właśnie, no dobra, no to tam 110, 100, co nie, to jest cholernie ciepło, a jakieś 60 to jest cholernie zimno. No to nie ma sensu, co nie? Nie masz jakby... No właśnie, to tej osi po środku, co nie? Nie wiem, no może masz rację. Mi się wydaje, że dla nas skala... Ja w ogóle nie jestem w skali Fahrenheita, więc trudno mi z tym dyskutować. Nasza skala dla mnie, ona jest wygodna tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy do niej przyzwyczajeni. Ale skala Celsjusza jest bardzo... Jest taka bardzo właśnie... Ona jest sensowna dla naukowców, nie? Bo oni muszą wiedzieć, przy zerze im woda zamarznie, a przy stół... Nie, dla naukowców to Kelvina jest sensowna. Ale Kelvin to jest tylko Celsjusz przesunięty tam o 300, nie? To jest ta sama skala. Że przy zerze ci woda zamarza, a przy stół ci paruje. To jest jakby No tak, ale tak się przez przypadek składa, że guys. Zero to jest fajna też, to jest ten moment, kiedy zaczyna się być naprawdę zimno człowiekowi, no bo prawda jest taka, że byłoby dobrze, jakby to po prostu było ujednolicone na całym świecie. Nieważne, czy byśmy się zgodzili, znaczy to inna jest sprawa, że my mamy na przykład system metryczny, gdzie mamy przeszkodę 10, oni mają w ogóle taki system, że oni nie lubią tego systemu, a ciągle się nie posługują, więc to jest zupełnie inne. To masakra w ogóle czytanie jakichś takich tekstów amerykańskich w stylu fikcja i tak dalej, i tam ja w ogóle nigdy nie wiem, ile, który bohater jest wysoki, który jest gruby i tak dalej. Jak oni biorą wagę, to jest takie blablabla. Ale ja mam ostatnio problem, bo ja ogrywam to stare horrory teraz do doktoratu i tam w jednym, jak jedziesz, to masz milion na godzinę. I ja nie wiem, czy jadę szybko, czy wolno cały czas, bo nie mam nic do perspektywy, jak tam stand. Właśnie z systemem też jest tak samo, nie ma tam są te stopy i łokcie i tak dalej. Też jest tylko takie bardziej, że wiesz, taki tam chłopek, którego weźmiesz z ulicy, to będzie wiedział, bo on wie, ile ma łokieć, nie? Ile ma stopa, on wie, jakie jest stopa, nie? Tak, ale to jest to wszystko argumenty za tym, że Amerykanie to debile. Nie, że debile, tylko że bardzo są niepodlegli, żeby za mało, wiecie co, ten orzeł i ten hymn. I to, że atakujemy wszystkich dookoła, to jeszcze za mało. Nie, ale jakby to jest jakoś tam spójne wszystko razem. Że ten Fahrenheit i ta skala metryczna i to wszystko takie... Ale ja ci powiem, że ja naprawdę... Nie, właśnie my mamy metryczną, tak? My mamy metryczną, tak. Ale Amerykanie naprawdę nie lubią tej, jeżeli chodzi o skalę odległości, tak jak mamy centymetry, oni tam mają tam jakieś yardy i mają ten... Oni tego nie lubią. Bo oni mają nawet problem, wyobraź sobie, że matematyki się uczysz. U nas jest bardzo proste, tam, na kilometr, albo fizykę na przykład, tak? I teraz sobie wyobraź, że ty robisz fizykę w milach, yardach i stopach. I masz różne jednostki, no, i masz ilość jednej jednostki jest inna w zależności od tego. A jednocześnie czytasz jakąkolwiek zagraniczną publikację i nagle się musisz przestawić, co nie? Ale Jakub ma właśnie, jaki to musi być problem w obliczeniach, ale wydaje mi się, że już fizycy czy matematycy to się już posługują jednak metrycznym systemem. No tak, no ale to pokazuje, jak nieżyciowy jest ten system. Nie, no, on jest życiowy, on właśnie nie jest jakby w nauce jest potrzeby systematyczne, absolutnie. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek robił fizykę na jardach i stopach i łokcie, bo to nie ma żadnego sensu. No tak, była chyba super spoko, tak? No tak, no ale zrobisz to wszystko na centymetrach i metrach, a potem jak jesteś fizykiem, to zwykle na przykład ten twój wynalazek, ta wielka turbina musi zostać stworzona, nie? Mhm. Więc musisz to jeszcze raz wszystko przeliczać Może dlatego Amerykanie mają najwięcej lobby na świecie, ze wszystkich krajów, bo mają te wszystkie, wiesz, no to myślą, że to przeliczają. Może tak być. W każdym razie The Witness
pojawi się w styczniu. Czy to jest gra, na którą wy jeszcze w ogóle czekacie? Na maksa czekam, tak? Na tę grę, tak. Ja czekam na tego, żeby skupić PS4, więc muszę na coś czekać. Troszeczkę muszę przyznać, na PC będzie naszej. Się ucieszyłem teraz, nie mam żadnych wątów do niej, bo trochę zapomniałem o tej grze już. Że ona w ogóle powstaje, więc no, teraz jak ją zapowiedział, znaczy nie, nie co chodzi, jak pokazał ten trailer i pokazał tą datę, to bym taki przypomniałem sobie i w sumie tak jakbym na nowo ją, tak jakby na nowo ją zapowiedział, nie? Więc to zapowiem. No ja już tak długo czekam na The Witness, że nie czekam na nią, aczkolwiek muszę przyznać, że ten zwiastun jest bardzo fajny. No. Tylko, że ja się boję trochę tych labiryntów takich, które tam są pokazywane. Boję się, że to będzie jakby głównym system zagadkowy. Mi się wydaje, że to jest... Ja cały czas głęboko wierzę, że to jest tylko taka pierwsza warstwa, wierzchnia. Że to jest taka tak jak było wycofanie czasu w Raidzie. Że to jest coś, czego się nauczysz. No. To jest taki podstawowy język tej gry i on będzie coś, że ona będzie z tym coś więcej robić. Bo to, jeżeli to będzie polegać na tym, że będziesz chodził od miejsca do miejsca i tam rozwiązywał te układanki, no to będzie słabe. No trochę tak to wygląda na razie z tych trailerów. No wydaje mi się, że... Ale bardzo mnie to zdziwiło, bo zwróćcie uwagę, że tak jak mówi Dominik, może tak jest, ale z drugiej strony on stworzył ten cały świat, to widać, mm-hmm. że tam jest cała ta wyspa, tak. I tam jest jakieś jaskinie są w końcu po raz pierwszy, nie? Ale to są takie, z tego, nasze, co takie figury, to są statuły, no. Ja, takie ten, ale w każdym razie to tam jest cały ten świat i aż tam się prosi na przykład o to, żeby łódką inaczej sterować jakoś tam, rozumiesz, rozkminiasz jakiś system, a tam wciąż jest to coś, co musisz od punktu A do punktu B, żeby coś zrobić i to jest dla mnie, może na przykład, może ten wzór będziesz uzyskiwał za pomocą rozwiązania jakiejś innej, większej zagadki, albo coś takiego jak Fezia na przykład miałeś. Ja absolutnie, ja myślę, że, no jestem gotowy, jeszcze, być może się mylę i być może czeka mi brzydkie rozczarowanie, przykre, ale wydaje mi się, że on po prostu nie chce psuć ludziom zabawy, że... Ale czy będziesz to grał, Dominik, 80 godzin? No właśnie, to jest też pytanie. Dlaczego 80 godzin? Albo tak, 80 na początku mówił, że to będzie 12 do 12 godzin, mniej więcej 8, będzie trwała. 8-12, no. A teraz mówisz, żeby odkryć, żeby przejść całą tą grę, żeby odkryć wszystko, co tam jest na tej wyspie niby, to jest 80 godzin gra. Mam nadzieję, że to jest tylko taki... Znaczy, może rzeczywiście tam jest 80 godzin, które musisz na przykład spędzić, żeby wszystko zobaczyć, tam rozumiesz, każdy krzaczek i wszystko, nie? Ale wciąż... Jeżeli mówisz, że 80, to myślę, że 30. No właśnie. No. Ale 30 gra godzin... Gra na 30 godzin. Ja grałam tak, w Talos Principle, które miało super fabułę, bardzo fajnie było zrobione i ja już pod koniec miałam serdeczny dość rozwiązywania... Ja nie wiem, ile to miało tam. Powiem 12, ale myślę, że troszeczkę więcej. I tam były różne zagadki. Miałeś różne rzeczy, które musiałeś tak rozwiązać. Tak, ale to jest na jedno kopyto wciąż, nie? 80 godzin powinno być. Ja bardzo sobie cenię i Portala sobie bardzo cenię, i bardzo sobie Braid'a cenię, i Limbo. To są wszystko takie na 5 godzin. 5-6 godzin, no. I ja wam powiem, że Talos Principle, i naprawdę bardzo mi się podobała ta gra, jeżeli chodzi o tam rozwiązanie fabularne, pytania, bo to filozoficzne jednak gra, nie? Które zadawała i tam wszystko, ale jeżeli ty chcąc podejść do następnego monitora, żeby przeczytać następną wiadomość, musisz rozwiązać 4 zagadki i ci się nie chce rozwiązywać tych zagadek, co ci na samym początku sprawiało duży fan, no to zaczyna być problem i... Okej, ta gra może być fantastyczny świat, który ja chcę móc zobaczyć, ale jeżeli na drodze pomiędzy mną a jakimś tam wysepką albo plażyczką, która jest bardzo ładna, będzie stało 6 innych zagadek, które ja już zrobiłam przed chwilą, ich 16, to ja się boję, że to się skończy tak troszeczkę jak, nie wiem, to moje na przykład z The Cave, nie wiem, czy pamiętasz, jak The Cave wyszło? Ja na to czekałam, bo to tam Gilbert robił i tam spoko. A ty nie mówiłaś, że jakieś 5 razy przyszłaś The Cave? Nie. Nie. Aha. Nie, i usiadłam i ja to tak męczyłam już. Ja odpadłem tak, z Decade. Nie chciało mi się nie, w ogóle nie grałem w to. I ja właśnie gry puzzle miały to do siebie, że one mają bardzo trudne zdanie do spełnienia, bo one muszą ingerować cały czas twój intelekt, ale te angażować. Zagadki... Angażować, no, ale te zagadki muszą być cały czas niewnerwiające, bo jak już i też rozwiązanie zagadki nie może być celem samym sobie, że tam musisz coś kryć za tym rozwiązaniem. Tak, to nie jest tylko tak, że okej, poradziłem sobie, tylko że tam jeszcze dostajesz jakąś nagrodę za to, nie? Ale ta nagroda też musi być jakąś fabułę, jakieś coś. No właśnie. Albo musi być, albo to jakby musisz czuć, że przez to jak fabuła jest porozumiana, jak jest skonstruowany, że ty chcesz rozwiązać tą zagadkę, tak. Że to nie jest po prostu, że ja z kolei tak. Znajdujesz układankę, która stoi na środku polany i po prostu układasz układankę. Ja dokładnie, o tym, to jest to samo, co ty masz, właśnie sobie zdałem sprawę, że ja to miałem z Fezem. Że grałem w tą grę i grałem i tak w pewnym momencie w ogóle tak straciłem zapał, bo tam się tam cały czas... Niestety w Fezie, ja w Feza nie zrobiłem wszystkiego, ale zrobiłem większość, bo to jest niesamowita gra, ale ona ma trochę taki problem, że musisz się zmusić, że
że jeżeli ty sam siebie po prostu nie... A ja nawet próbowałem się zmusić drugi raz, nie wiem czy wam mówiłem, jakiś tam z pół roku, rok temu, właśnie po tych wszystkich waszych zachwytach i tak dalej, stwierdziłem, że okej, nie mam co grać, ale mam tego feza, że go przejdę od nowa i jest totalnie tak samo, ze 3-4 godziny pograłem, Nie, bo to jest gra, którą jak już załapiesz to, jak już zaczynasz ją rozkminiać, ten kod wewnętrzny, to no to jesteśmy zajrali tak tym, ta radość odkrywania tak cię napędza, tak cię pobudza, że to robisz. Ale masz rację, że ta gra sama w sobie, ona nie skłania do tego w ten sposób. Ja nie wiem, może to jest kwestia tego, że ja przeszłam naraz, bo ja usiadłam i jak usiadłam, tak ją przeszłam. A zapisałam tam zeszyt w notatkach, więc no to jest zawsze dla mnie super. I tam ten, ale... Talos Principle był właśnie taki problem, o którym mówił Dominik. Tam znajdowałeś korytarz i w korytarzu miałeś drzwi. I tych drzwi na przykład było 12 i to było 12 różnych zagadek. I jak w jednej ci nie szło, to szedłeś do innej. I to jest takie... Tam nie było nic pomiędzy tymi rzeczami. Tam w sensie miałeś tą fabułę, ale ona była... Bardzo, to takie trochę bardziej jak przerzucanie kartofli, co nie? Zawsze możesz zacząć przerzucać kartofle z innej grupy, z innej górki, ale to nadal jest przerzucanie kartofli. No i właśnie troszeczkę, bo ten Witness wygląda fenomenalnie ładnie. W sensie ta gra stylistycznie jest bardzo ładna. Mam tylko nadzieję, że wyjdzie na Xbox One. To też mnie smuci, bo jak chciałem, Witness to była taka gra, o której sobie myślałem, że kiedyś się do niej siądę. Ale jak mówisz, że to jest taka gra, to nie wiem, czy do niej siądę. Ale nie wiem, a Talos Principle. Nie, tak, Talos Principle, przepraszam. Ona jest... Dobra, ja tam też miałam taki pattern, bo ja lubię rozwiązywać wszystko w grach i ja już pod koniec dałam za wygraną, co ten, ale jeżeli chodzi o historię i na przykład jeżeli powiedzmy by cię już nerwiało i by sobie sprawdzał na YouTubie, jak się rozwiązuje rzeczy, to ja sprawdziłam 3 ostatnie rzeczy, których nie mogłam tam jakoś rozwiązać, a chciałam wszystko mieć rozwiązane, to ludzie rozwiązują na przykład w 2 minuty, nie? Więc to nie jest trudne to rozwiązać. Tylko najgorsze jest to, że na przykład tam wchodzisz i tak się patrzysz, okej, tu jest to, tu jest to, tu jest to, to mam do dyspozycji i ty już na przykład ty wiesz, jak masz to zrobić, ale wiesz, że to będzie wymagało przenoszenia jednej rzeczy tutaj, potem zabierania tutaj, już tak się jeść się nie chce. Wychodzisz. I to jest ten problem, że jeżeli gra już zaczyna być pracą, to jest bez sensu, bo ja bym chciała mieć taki guziczek na przykład, okej, ja wiem jak to zrobić, ale nie chcę mi się tego robić. No i teraz wyobraźcie sobie, że taki Witness będzie 30 godzin, miał. To będzie open world, logiczny open world, no. Nie, to bez sensu. Super. Mam nadzieję, że... Ale to jest Blanc z drugiej strony. Blanc może nas zaskoczyć nadzieję, naprawdę dobrze. Mnie Braid tak problemuje. No ale Blanc to jest człowiek zagadka, co nie? No to jest mówię, no, tak, masz rację. To jest człowiek innej gry. One game guy. Ale może nas porobić, bo jest Blowem, a może nas zawieść, bo jest Blowem. Ale dla mnie Braid był takim objawieniem do teraz. No to wszystkich, bo właśnie taki, to był problem tego typu. To jest jedna z tych paru gier, które jest koło Portala, koło nie wiem czego jeszcze. Takie gry, które po prostu cię walą w czelet, nie? I masz takie, że wow, że nie widziałem czegoś takiego, że... Spec Ops The Line. Spec Ops The Line w nieco inny sposób, w innym sensie. Ilu dzisiaj zabiłeś Amerykanów? Przeszłaś? No tak, przeszłam, już rozmawialiśmy o tym, że przeszłam. A już tam siedziałam i to jak, o co chodzi w tej grze, co się nagle dzieje w ogóle, tak? Nie chcę tych loading screenów. Jo, ale co... co miałam powiedzieć, ja nawet to zaczekam, ale ja bardziej się tak jaram jak na razie tym Everybody's Gone to the Rapture, bo to już jest i to chcę. To kup w końcu tą konsolę. Ale po pierwsze to czekam na wypłatę. Jaka drama w ogóle, Iga kupuje konsolę od 3 miesięcy. Jo, ale już wybrałam, to jest tak, już wybrałam PlayStation 4, już stwierdziłam, że tam, że ją chcę, to teraz jeszcze muszę wybrać, z jaką grą ją chcę, bo nie opłaca się kupować bez gry, a ostatnie 6 miesięcy i myślę, jest 1 tera czy 500 giga i siedzę. No to oczywiście, że 1 tera. 1 tera, no, tylko że i teraz pomyślałam sobie, że to i Mad Max, albo to i Until Dawn, który takie tak kupię. Praktycznie idę do sklepu z pieniędzmi. Jeżeli mogę ocenić dwie gry, w których grałem, to Until Dawn wydaje się dużo ciekawszy niż Mad Max. Też bym brał Until Dawn. Mimo, że niby to jest horror, nie? Tak, ale to jest taki horror dla nastolatków, więc tak. Ale... Do tego taki samoświadomy i dowcipny, jest niepodobno. To jest jak Cabin in the Woods. No właśnie, coś takiego. Ale generalnie to i Mad Max, i Until Dawn jest u mnie w domu bardzo pożądana w tym momencie, więc muszę mieć i to, więc po prostu jest kwestia. Mad Max będzie tańszy i tylko dlatego kupię to z Until Dawn. Skoro jesteśmy przy horrorach, to grałaś w Layers of Fears. Grałam, Layers of Fear. To jest polska gra, tak? To jest polska gra jest od Bluebera. Jest odkryciem w ogóle niesamowitym w ogóle YouTube'ów i serwisów i wszystkiego. Ona będzie powiedz dopiero mi odkryciem. Dlaczego? Ona jeszcze nie jest skończona. To jest early access. Ale już jest, no właśnie, grywana. I ona po 2 godzinach koło się kończy. Mhm. Masz napisane tam super, że jesteś, tam o Jezus Maria, tam musisz się myć rękę, fajnie, że kupiłeś tę grę, ale no niestety nic więcej nie ma. Szkoda, że nie ale dalej będzie to i to. Nie, jest fenomenalnie dobra. Dlaczego grałaś? Ja grałam. Okay. Grałam, przeszłam, napisałam tekst. Super jestem big fan.
W każdym razie... Platyna w ogóle. Jak na razie goty niedokończonych gier roku. On, to, bo to jest tak, to jest, w horrorach nie da się zrobić nie wiadomo ile. O co tam chodzi, fabularnie? Zaraz do tego dojdę. W każdym razie, po pierwsze to jest klon PT. Bo teraz będzie wychodzić pełno klonów PT, co jest w ogóle super, bo rynek horroru był tam tak zastygły i tam się już tak nie miało co dziać w ogóle, więc to ja się super jaram. To jest gra, gdzie jesteś malarzem, chyba że będzie jakiś super dziwny plot twist, jesteś malarką, ale nie sądzę. I generalnie chodzisz po domu i odkrywasz tam oczywiście... tak. Tak, Dominik skończył. Malujesz ściany, tak? Nie. Jo, ale malujesz ściany tylko na... Ale to brzmi dosyć przerażająco. The horror, nie? Że kiedyś twoje życie skończy tym, że będziesz po prostu malować ściany do końca życia. To jest bardzo i nie będziesz zen. Tego lubić, tak jak ja tego nie lubię. Teraz większe pomieszczenie. Malowanie ścian? Jak nie, no, to nie jest w ogóle totalnie nie. To jest jakieś żmudne, beznadziejne zajęcie, które kurwa trwa i zawsze coś zachlapiesz to... i spieprzysz. Ja, czy porównałbyś to do tego grabienia ogrodu z piasku dookoła kamieni? Gdzie możesz coś spieprzyć, a musisz to zrobić jednym ruchem. Czy porównałbyś nie, to? Nie możesz grabienia spieprzyć, no. Możesz. No jak? No, będzie nierówna linia. Musi być równa. Nie, no. Czy porównałbyś to tak? O, nie, nie to też jest sen. W każdym razie... No. Chodzisz po tym domu, to jest takie bardzo klasyczne w grach tam horrorowych, że chodzisz po domu i on tam ten. I musisz dokończyć swój opus magnum. To jest twoje ostateczne, największe dzieło. Czyli, że samochód do Mad Maxa. Tam tak. Jakiś czas siedzisz przed komputerem i grasz Mad Maxa po prostu. Dlatego ta gra jest taka dobra. Nie? Zanim wyszedł Mad Max, opus magnum wciąż zaczęło wielkie dzieło. Nie? Ale dobra, w każdym razie to... Chodzisz po tym domu i oczywiście zbierasz tam skrawki gazet, ten whatnot i się okazuje, że tam generalnie to byłeś bardzo tam podziwianym przez krytyków i tam miłośników sztuki malarzem i zaczęło coś się dziać w twoim życiu. No i tam masz całą dramę tam z żoną, korespondencję tam różne wyciągasz. Okazuje się, że masz coś nie tak z głową, coś okazuje się dosyć szybko i myślę, że nie trzeba tego nikomu mówić. A twoje obrazy przestały się sprzedawać, realnie jest tam widać, tam, że jest coraz gorzej cię oceniają, masz coraz gorsze zlecenia, które ci w ogóle zwracają i ty siadasz, żeby dokończyć swoje wielkie dzieło. Ja nie będę mówić, co ten typ robi, żeby dokończyć to wielkie dzieło, to jest tam super patent, ale generalnie gra oczywiście, bo nie możesz tam zginąć, jako że to jest... No gdzie ten jest horror? No właśnie, gra i gra z twoim umysłem, jako że ty tam popadasz, jesteś na tej granicy pomiędzy tą poczytalnością a niepoczytalnością, to dom się zmienia, tak? To jest taki Rose Red, to się nazywało u Kinga? Ten taki dom, który się zmieniał. W każdym razie głównym pomieszczeniem w domu jest twoja pracownia malarska i tam jakby co rozdział, tam są takie krótkie ten, przychodzisz i używasz czegoś na płótnie i to płótno się zmienia i dom się zmienia, jak wychodzisz, nie? I się dzieją bardzo dziwne rzeczy, a to jest po prostu tak fenomenalnie zrobione w ogóle. Nie dość, że wyciągnęli strasznie dużo rzeczy z takich horrorów, z filmów, które te fenomenalnie dobrze włożyli, to jeszcze oni zrobili coś i to nie jest w ogóle... Oni zrobili bardzo dużo takich bardzo prostych motywów, które po prostu dobrze sobie działają, bo oni wiedzą na przykład, że widząc drzwi, podejdziesz do drzwi, więc się odwrócisz do czegoś plecami. I w tym momencie coś z tyłu się zmieni na przykład, nie? Masz w ogóle pełno malarstwa, które tam się zmienia. Już w ogóle dobór malarstwa do tego, co się dzieje w danym pomieszczeniu, jak to malarstwo jest w ogóle zrobione, to już jest inny patent. Ja nie wiem, czy im to tak wyszło, bo intuicyjnie tak to zrobili, czy realnie zobaczyli, jak wyglądały kiedyś, jak się robiło malarstwo w domu, że się wieszało jeden obraz na obrazie praktycznie, bo tak kiedyś się wieszało obrazy. I te zagadki może nie są na nie wiadomo jakim dużym poziomie trudności, ale przez to gra się płynnie. I okej, okay, ja grałam na streamie i tak nie byłam jakoś nie wiadomo jak przerażona, ale trzymam w napięciu, jak ja po prostu jest tak spoko. I raz nawet ja się nawet realnie bardzo mocno przestraszyłam, puściłam klawiaturę i myszkę i siedziałam tak. I tylko się patrzyłam, co będzie dalej. No jest naprawdę fenomenalnie. To musi być najlepszy stream ever, bo... najlepszy stream ever. Ja mi się podobało. Ludzie się ta gra podobała, bo gra jest naprawdę dobrze zrobiona. I właśnie ona ma coś, co brakuje bardzo dużej części horrorów, bo jak grasz w horror, to jest na przykład jumpscare i to jest tyle, nie? Albo nawet jeżeli sobie zdajesz sprawę z czegoś i to jest tam w jakiś sposób przerażające, tak moralnie albo coś tam, to jest tylko ten, a ona ma dużo takich efektów, które są fajnie wizualnie, a to się nie łapie razem do horrorów. A to powiedz przykład jakiś, możesz powiedzieć, jakby z tych filmów No mogę powiedzieć sobie, co się dzieje, ale powiem, że teraz jest spoiler, więc ludzie, którzy chcą zagrać w Layers of Fear, to niech przesuną dalej. Najfajniejsza w ogóle rzecz ever, która mi się podobała, to wchodzisz w pewnym momencie do pokoju dziecięcego, co jest takim dosyć klisze patentem w ogóle. I tam jest pozytywka.
I znajdujesz klucze do tej pozytywki i zaczynasz ją kręcić i nagle w ogóle kamera idzie od twoich oczu do tej pozytywki i jest na takim poziomie, ja nie pamiętam kto kręcił te ujęcia, taki czarny reżyser. Takie na trąbce na przykład kamerę zawieszał, że otrębaczy był film. Nie pamiętam. No w każdym razie idziesz razem z tą pozytywką i tak jakby ona jest w jednym, a przesuwa się no. dookoła pokój. I zmienia się oświetlenie i w pewnym momencie zaczyna, co okrążenie zaczyna się zmieniać pokój, w pewnym momencie się, robi się tak zupełnie ciemno i zaczynają się takie kształty z tych, z fragmentów lalek układać. Że takie są coraz bliżej, jest taki na przykład wielki pysk lalki w pewnym momencie z takimi rękami do ciebie. Potem się przesuwasz kawałek dalej i to jest... A widzisz swoją postać własną? Nie, to jest FPP cały czas. Więc nie, widzisz tą pozytywkę cały. I to jest po prostu, ja się w ogóle tak z tego cieszyłam, ja się realnie cieszyłam przy horrorze i to jeszcze cieszysz się w takim zupełnym napięciu. To jest w ogóle już takie igranie, kurde, trochę z poczytalnością, że wiesz, że to nie jest radosne, a to ci strasznie robi, nie? I tam jest mnóstwo takich rzeczy, się układa, jeszcze jeden mały spoiler, odwracasz się i na przykład są książki... Ci jest... ludzie, którzy już nas nie słuchają, nie słuchają nas dalej. jest to, co było w Poltergeistie, że odwracasz się i książki są ułożone w stos i tylko jak w momencie, kiedy sobie zdajesz z tego sprawę, co się dzieje, to one wracają na miejsce, tak jest po prostu boom, taki z powrotem, takie uderzenie mocy po prostu, że one wracają tam z powrotem, nie? Jest mnóstwo takich. To już jest takie buł, takie po prostu. No właśnie, to nie jest buł, bo ty się tego nie boisz, ty się zwracasz, jesteś zdziwiony. Pierwsze co robisz, to zastanawiasz się, co to jest, co się ułożyło w stos w taki sposób. I to nagle fum i książki wracają, i ty siedzisz tak, wow. To jest takie, zanim zdążysz zareagować, już się coś zdarzyło i już jest spokojnie, więc to nie jest coś, co cię trzyma właśnie tak, że wyłazić i cały czas i to, o, jestem straszna. To jest taki fajny bardzo trzymanie w napięciu, z taką gęsią skórką. Więc ja jestem wielką fanką. A kiedy oni chcą to wypuścić? Się pytałam Miela, bo nie mogłam znaleźć nigdzie tego, a on jest teraz u nich tak, od PR-u. Powiedział, że nie ma daty. A powiedział, że nie tak długo, jakby się mogło wydawać. Jak z tego co wiem, to te 2 godziny robili w 3 miesiące. Dobry tekst PR-owca. Ale te 2 godziny chyba robili z tego co wiem w 3 miesiące. A ktoś to na streamie mi mówił, to nie mam tej informacji, nie wiadomo skąd, że to ten, czyli jeżeli tyle zrobi w 3 miesiące, a domyślam się, że tam wszedł też silnik i wszystkie tam projekty, tam modeli, to będzie tylko lepiej i ja mam nadzieję, bo troszeczkę można wywnioskować, że to jest około połowy gry, ale pewnie to zakończenie będzie dłuższe po prostu, nie? Więc jakby, no ja czekam, że to będzie około 6-7 godzin pewnie i ja już się nie mogę doczekać, jest fenomenalnie dobrze, bardzo mi się podobało. Dziękuję. Dziękujemy również, Igo. Dobra, dziękujemy, tak. Koniec spoilers. Nie mamy żadnych komci. Ale ja tam jak miał powiedzieć o Shadowrun. No tak, Returns. Ale ty masz komcia. Mam komentarz, nie tak. Czytałeś maila, to myślałem, że nie masz. Nie, mam nie, no tak, ale już chyba nie ma co mówić o Shadowrun, bo już jest godzina. Okay. Więc grałem Shadowrun Return i jestem w tą pierwszą kampanię. Jestem zachwycony tym, jak ona się fajnie zaczyna, a później jestem porażony tym, jak ona się kończy źle. Aha, i to jest, i chciałem to porównać do mojego doświadczenia z Wastelandem. To jest właśnie to, że tak, jest miejsce na klasyczne RPG na rynku, tylko te RPG muszą być robione dobrze. Wasteland ani Shadowrun to nie są dobre RPG po prostu. Zagraj w Pillars of Eternity. No może tak, może to będzie gra. To jest absolutnie najlepsza z tych gier, moim zdaniem. Bo to jest moje, zarówno w Wastelandzie, jak i w Shadowrunie właśnie dawałem się złapać na ten haczyk, nie, że odpalałem tą grę, izometryczną, starą grę, gdzie tam, wiesz, system turowy i tak dalej, w ogóle blablabla. Czytasz wszystkie te opisy. Czytam właśnie wszystko i totalnie sobie nie dawałem szans, nie myślałem, że się odbiję od tego, ale nie, wciągało mnie. A później siedziałem i tak, serio? No tak, wciągnęliście mnie, teraz dajecie To jest taka twoja gra, która się zaczyna bardzo fajnym, intrygującą fabułką, a kończy się kula złem, który wyskoczył z dziury. Tak. I totalnie w ogóle bez sensu wprowadzanym. No dobra, tymczasem najpierw Dominik swój... Tak, mam komentarz będzie dotyczył MGS-a, bo o tym ostatnio gadałem tylko u nas na grupie, bo zawsze zgadam tylko o MGS-ie głównie. Mike Płonka pisze, czy naprawdę nikt nie widzi, jak open world w tej grze cofają w rozwoju i robi z tego kolejny Far Cry 2, jak fabuła została kompletnie olana. Nie wiem, Mike Płonka, czy grałeś w tą grę, czy nie, ale ja się kompletnie z tym nie zgadzam. Kompletnie się z tym nie zgadzam i moim zdaniem właśnie... dzięki temu open worldowi ta gra może coś nowego robić w skradarkach, które są strasznie skostnym gatunkiem. A fabuła... ja bym powiedział, że fabuła to jest coś, co było jakimś takim elementem super innowacyjnym w MGS-ach, czy że ograniczenie jej sprawia, że się cofają w rozwoju. Nie? O, co masz szczeniaka? Co? Masz, tam jest szczeniak. Już jest dorosłym psem. Jest zajebisty. A masz już Quiet? Nie, jeszcze nie. Ale jest zajebisty, jak jest już psem, bo... Nie, to pies jest taki.
To jest taki szczeniak. Iga pokazała jaki. Pokazuje mały, to jest taki szczeniak. On tam go trzyma praktycznie w jednej dłoni, mógłby go trzymać. I ten pies wyrasta, kurde, na pół konia. I ten pies w ogóle, ja widziałem, w ogóle ten pies w ogóle, zanim, jak ma zabić człowieka, to on nie zagryza go, tylko on wyjmuje nóż pyskiem spod swojej tej, bo w kamizelce takie kuloodporne biega niby, co nie, wyjmuje nóż i tym nożem człowieka zabija. To jest tak, jest. On został wytresowany do tego, by zabijać, okej? Okay? Przecież nie mogli wytresować to, jak się już ma psa, to pies ci szczeka, idzie za tobą, ci szczeka, ci oznacza ludzi, którzy są blisko ciebie i bardzo łatwe skradanie się. Nie siad. Nie aport. Dlatego psa można w ogóle przegapić, co nie, on jest opcjonalny jakby. Nie wiem. Jeżeli go nie weźmiesz jakby z jakiejś misji, musisz go tam bronikiem wziąć, co nie? Tak. No. A skąd ty go wziąłeś? No to właśnie tak jak mówię. Sobie po świecie i go uratowałeś. A ktoś ci mówił, że weź tego psa? Uratowałeś go. Nie pamiętam, że od bycia wolnym psem. Bo ja czytałem, tak, czytałem właśnie, że to jest najbardziej, najciekawszy, znaczy najbardziej przydatny kompan, bo tam będziesz. Tak, jest, no, ale że właśnie, że łatwo go przegapić. I tak, a konia masz by default, czy też musisz? Tak, konia masz by default. Okej. Dobra, i drugi komentarz, na który odpowiemy wszyscy, brzmi... Tu jest twój komentarz. Tak, tu jest mój komentarz, już otwieram. Pierwsze pytanie, która gra waszym zdaniem zasługuje na najlepszej gry ever? Mateo drugie... 91G. Tak, i drugie, jaką grę z waszego dzieciństwa wspominacie najlepiej? Fallout 2. Half-Life 2, Final Fantasy 7. Nie, dobra, Fallout 2 i... Z dzieciństwa, jak wspominałem. Dobra, to ja na tę chwilę posiedzę. Tomek może mówić. Najlepsza gra ever? Planescape Torment? A jaką grę wspominam najlepiej? XCOM Terror from the Deep. Nie wiem, jaką grę wspominam najlepiej. I muszę powiedzieć, Fallout 2 jest najbezpieczniejsze. No? Tak. Z najlepszą grą ever. I tak. I tym kończymy nasz odcinek dzisiejszy. A co powiedział do mnie? Half-Life 2. Final Fantasy 7. Okej. Okay. Cześć. Cześć. Iga, nie pożegnasz się? Powiedziałam pa.